Otóż byłem kiedyś w Belwederze na obiedzie u pana prezydenta i w czasie luźnej rozmowy opowiedziałem mu o takim mianowicie zdarzeniu, że w rocznicę bitwy pod Legnicą, tej bitwy, gdzie zatrzymaliśmy nawałnicę tatarską, odbywały się uroczystości pod Legnicą. Na te uroczystości przyjechał ambasador Mongolii. I ambasador Mongolii w swoim przemówieniu powiedział rzecz następującą. Proszę państwa, nieważne po której wtedy byliśmy stronie, ważne, że się dzisiaj spotykamy. Opowiedziałem to Bronisławowi, który dwa tygodnie później przyjechał do Wrocławia na Europejski Kongres Kultury i przemawiając do delegatów z wielu państw europejskich, słyszę jak mówi. Wiecie państwo, my dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu, a nieopodal Wrocławia jest miejscowość, która się nazywa Legnica. Tam się odbyła taka słynna bitwa pod Legnicą. I proszę państwa, na tę rocznicę, mówi Bronisław, mówi pan prezydent, przyjechał ambasador Mongolii. I ambasador w swoim przemówieniu powiedział, cytuję, mówi pan prezydent, proszę państwa, nieważne po której wtedy byliśmy stronie, ważne, że się wtedy spotkaliśmy.